Dzień dobry, witam Was. Moi drodzy, kolejna niedziela, 19 maj, a lecimy ponownie 350, a powtórka z zeszłego tygodnia, miejscowość Kranze. I a moi drodzy, zobaczcie, no pogoda na ten moment, można by powiedzieć, idealna. Parę chmurek na niebie, ale powiem Wam, że w tygodniu wyglądało to kiepsko. Były też dyskusje właśnie w związku z tym, żeby ewentualnie przełożyć na sobotę. Ostatecznie zostało zgodnie z planem, czyli niedziela. No i wygląda na to, że powinno wszystko przebiec bez zakłóceń. Moi drodzy, gołębie wypuszczone o godzinie 5:45. Zakoszowaliśmy 75 sztuk. Słuchajcie, mamy cały czas komplet, ale zaraz podejdziemy do gołębnika, pokażę Wam. Zostały dwa samce. Nasz mały Szali, słuchajcie, z 19 roku. Już z lotu w zeszłym tygodniu wylądował jakoś dziwnie tutaj, słuchajcie, na dole. Nie mógł podlecieć do wlotki. Coś ewidentnie ze skrzydłem, nie wiem, czy przesilone, czy uderzone. Co prawda, no już wrócił, można powiedzieć, do formy. Lata normalnie, wszystko jest ok, ale stwierdziliśmy, że w związku z tym, no nie wiem, być może mówię, no to jakieś albo przesilenie, albo jakiś uraz. I stwierdziliśmy, że zrobi sobie pauzę przez tydzień, a za tydzień na 500 pójdzie. Już normalnie. I jeden roczny samiec, który ewidentnie, słuchajcie, nie chciał trenować, siadał od razu na gołębnik, coś mu tutaj dolegało, więc stwierdziliśmy, że też niech sobie pauzuje w tym tygodniu, a reszta 75 sztuk leci, moi drodzy. Także co? Pogoda nam się wyklarowała, to już Wam mówiłam. Nie wspomniałam, tylko wiatr. Wiatr południowy, południowo-wschodni, więc spychający znowu do morza. Zobaczymy, jak tutaj sobie gołębia po raz kolejny poradzą z tym wiatrem. Czy uda im się i będzie z kierunku, czy będą zapchnięte i przyjdą już tutaj od morza. A wszystko zaobserwujemy, moi drodzy. Także co? No, widzimy się i słyszymy troszkę później. Zbliża się godzina 10 w tej chwili, także gdzieś tam koło w pół do 11, tak myślę, coś może się pojawić. No zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Do usłyszenia. Hej. Bardzo szybko. Proszę. Chodź. Ale... Nie, 6 miałem typowa. Chodź. O, zaczyna się. Lara, będzie. Ale z boku, Kaziu? Nie, jest centralnie, z góry. Nie, to nie jest na typu. Krzywo. Co? Ale stąd. Centralnie, wysoko. Ale no ładnie. Tak szybko, no gdzie ty? 27? 28? Która jest? 27. Ładnie. Ale jest wysoko, stropnie prawie. Wysoko schodziła. Kurde, przesiedziała, jest za długo się. Z góry dwa. Są. Trzy. No kurde, wysoko. Jezus, ale piąteczka jest piękna. Aż muszę wstać. Znowu przeładował. No bieg. Przed czasem. Przed czasem obstawianym. To jest ta mała Katarzyna, co się o nią pytałaś. Ta groszka malutka. No właśnie. Jest. Nie. Jo, jest następny. Kurde, miałem typowy. Ty, ale zobacz, Kaziu, prawie ich nie widać, co? Nie. I tak się składają ładnie. O, tutaj jest dobra, są. Ta mała szali od tyłu.
No ale ta piątka pięknie. 27, 28 zamknięte. Okej. Tu zobacz, ten fajnie, ten tak. Poniżej się, nie? Ale zobacz tak, kurde, to tych chłopki, ale... chyba trzy są jaj. Kurde, ile czasu one potrzebują na zejście? Te długo schodziły, no ale no. Skropki, kurde. Jezu, a słyszę ten telefon Krzyśka, to już mi się cały czas. Ten też ładny. Co tu stada siadają, Kaziu? No teraz tak wyciągnę. Mają przegapiłam coś. Zaraz pójdziemy zobaczyć. 37, 38 następne. Ale wiatr daje teraz do morza, co? Idziemy do gołębnika zobaczyć na zegar. No zobaczcie, tu już wszystko idzie z boku od morza centralnie. O tu już od tyłu. Ale te pierwsze wygląda na to, że fajnie przyszły. I one były tak, słuchajcie, ale wysoko, wysoko dzisiaj gołębie, naprawdę myślałam, że będą niżej szły. A tutaj wysoko i te pierwsze, przynajmniej, bo ja dokładnie nawet nie widziałam, ale szwagier mówi, że z kierunku jakby, więc powinno być dobrze. Dobra, zerkniemy sobie, jak to wygląda na zegarze. 43 gołębie na ten moment, a 75 zakoszowanych, no więc jeszcze 3-4 sztuki. Dobra, ale zerknijmy sobie na ten początek. Ja zaraz. Przeszkadzać te, które siadają. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Roczna samica. 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 No dobra, słuchajcie, bo mi się tutaj ktoś dobija i mi się rozłącza. Czyli... No tak jak widać, piąteczka jest pięknie, ale słuchajcie, na 5, 4 roczne, nie? Samice, także roczne ładnie na razie idą w tym roku. Naprawdę fajnie się pokazują. Dobra, jest kolejny gołąb. Kurde, już teraz nie będę się znowu cofać. 45 na tą chwilę, czyli równej 30. I typy, słuchajcie, bo dzisiaj już typowaliśmy do Inter. 13 gołębiach chyba, a jak przed chwilą zerknęłam, były typy. Też dyskutowaliśmy wczoraj, co typować. Ostatecznie udało się jakoś dojść do konsensusu, bo mieliśmy tutaj rozbieżne zdania troszeczkę. Ale okej, fajnie. Dobra. To idę jeszcze popatrzeć troszeczkę i później może jeszcze parę słów. Aha, muszę, słuchajcie, zobaczcie, nie mają picia, także muszę im dać picie. Okej.
A moi drodzy, wyjeżdżam, jadę do taty i zajrzałam jeszcze do gołębnika, żeby wam pokazać, jak wygląda sytuacja. Tak jak widzicie, 72 gołębie, a brakuje nam 3 na ten moment, ale no zobaczymy. Do wieczora daleko jeszcze, więc pewnie coś doleci, tak myślę. Kurczę, nawet teraz nie wiem, dokładnie nic mi się w oczy nie rzuciło, powiem wam szczerze. Nie wiem, jakich tu gołębi będzie brakować. Jednego rocznego samca. To na pewno. Ale dobra, mniejsza z tym. Kochani, lot ogólnie fajny, ale ciężki, tak? Z tego, co tutaj też gdzieś rozmawialiśmy, no to spore braki gdzieś koledzy mają. Także no nie było łatwo. Wiatr znowu zrobił swoje, znowu wszystko, słuchajcie, poszło do morza. Tak jak widzieliście tutaj od morza te gołębie szły z boku. No ta czołówka tak dosyć przyzwoicie i jakby z kierunku. No ale zobaczymy, jak to później wyjdzie na listach. Tak jak widzicie, gołębie oczywiście rozdzielone w tej chwili. No i tyle. I kolejny lot za nami, moi drodzy. Za tydzień 500. No to będzie. To będzie już ciekawie. Naprawdę ciekawie. Ale ogólnie właśnie powiem wam tak, no ja wam wspominałam już wcześniej o tym, że ten nasz plan taki ambitny, no trochę się tutaj jak podśmiewałam, sytuacja wygląda tak, że ci, którzy wcześniej jakoś tam mocno nie pracowali z gołębiami, to te gołębie, słuchajcie, no mają teraz problem, tak? Wchodzą w dość ambitny plan lotowy od razu i no nie mają tego czasu na takie powolne rozkręcenie się, nie? Stąd też wynikają te braki spore. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Także no tak to jest. Okej, to co? Nie wiem, czy jeszcze zajrzę tu dzisiaj, czy nie zajrzę. Może zajrzę, jak nie zajrzę, to wam po prostu napiszę, czy mamy wszystko, jak wygląda sytuacja, czy coś tam jeszcze doleciało. Także pozdrawiam, do usłyszenia, dobry lot, cześć.